Witam ślicznie w serwisie. dzisiaj chciałem pokazać nasze płytki markowe. To wygląda w ten sposób. To jest już port internet. Tu są normalnie wtyczki, można sobie te porty przypinać. Osiem portów GIP pozostaje pustych w takiej obudowie. Jeden jest zajęty do przycisku. Tu jeszcze jest na i2c malutki wyświetlacz niebieski. Oledowy, to jest LSP32, w razie jego awarii się z wyciąga, tutaj ładnie tak to wygląda, tutaj jest plus 5V masa, I2C i one wire trzypinowy już z pociągnięciem rezystorowym, tu jeszcze mamy dwa piny masy, dioda, bezpiecznik amperowy, I tutaj szybciutko się przełączyliśmy. Tak wyglądają nasze płytki filmowe. I tak jak tu mówiłem, to mamy 9 portów GIPPO. 8 wolnych w obudowy. Tu podłączamy, gniazdo internet. No, coś musi być specjalna przejściówka. Ale to już jest po naszej stronie. Tu jest OneWire. I2C. Masy. 5V. Diodonet. Bezpiecznik, a tutaj wchodzą szyny, w które się wpina ESP-32.